Siema. Siema, tu my. Tu my. Pokaż, która jest godzina. Godzina jest 5:32, a udajemy się na giełdę Klamotów. Jeszcze 11 km przed nami. I zamierzamy znaleźć tam jakieś ciekawe rzeczy. Dlatego wyjechaliśmy tak wcześnie właśnie. W tej chwili robimy sobie mały postój na stacji w Baranowie. No może w Przeźmierowie. W Przeźmierowie? A czy Baranowo to jest? Przeźmierowo. A na nawigacji? A no, Przeźmierowo. Może pokażę wam ceny paliw, jakie tutaj panują. Ej, tam chodzi chyba jakiś złodziej w salonie samochodowym. Bo latarka się świeci. No, może będą kraść auta teraz. Ej, nagrajmy go. Ej, no faktycznie. Ej, dużo busów. No, świeci latarką. Dużo busów się zjeżdża. Tam. Nie, no to starusz jest, na pewno on tam pilnuje. Przyjechaliśmy zbyt szybko, bo jeszcze tutaj w ogóle nic nie ma. A Reset myślał, że przyjedzie. Im wcześniej, tym lepiej. Lepsze klamoty będą. Chuj, poczekamy chwilę. A tu dopiero się rozstawiają. No, to poczekamy. Przyjedziemy w chuj. Jedziemy, przyjedziemy zaś. No. Adrian mówi, że nienawidzi w chuj wstawać rano. No. Wstałem specjalnie o 4:00, żeby tu przyjechać, a jest 6:00. No. Nic tu nie ma. Pokaż, jak się pusty cieszysz. Plac. No nie cieszę się. Czemu mam się z tego powodu cieszyć? Ej, skameruj, że tam nie jest pusty plac. Ale ech. Ech. Zaraz jeszcze ktoś mnie potrąci i tyle będzie z tego. No i byliśmy tam i praktycznie tam jeszcze nic nie było, dopiero się rozstawiają handlarze. Ale zdążę wypić i pójdziemy z powrotem. No to dajmy im czas na swobodne rozstawienie się, co? No. Co mi grzebiesz? Zobacz, jaki masz śmietnik w samochodzie, kurwa. Ech. To... Ech. To jest twoje. Ech. Patrz, moja jest tu. Jej. Ej, a może ja tutaj pokażę, jak to jest. To jest tak ogrodzone takimi murami. To jest ten, tu była rzeźnia kiedyś. I co robili w rzeźni? Rzeźnikowali się. Ej, tu pracowali rzeźnicy. Zostań rzeźnikiem. Teraz będzie widać, jaka jest jakość w aparacie, a jaka jest jakość w telefonie i później porównamy. No, ej, i powiedz, że się ubraliśmy paprochowato tylko po to, żeby taniej zapłacić za... Tak. Jak ty mówiłeś, że jak zobaczę kogoś w garniaku, to doliczają sobie. No. Bo myślę, że tego stać, nie? Ej, to czyli jak my tak pójdziemy, to powinni nam dopłacać. Ej, no w sumie. Co? Ja jestem dość czysty. I o tak sobie. Ej, mam brudne skarpety dzisiaj. Dobrze, że tego nie czuć. Trzeba sprawdzić, ile mamy wody, bo gdzieś tu mam drobne wycieki. I powiedz, że to jest samochód jest sprawny tylko w połowie. Poniżej minimum. Zrobi psz. Zrobiło. O, dzięki Reset. Wiem, w którą stronę się odkręca. Na pewno wyleje. Było trzeba wlać mu werwy, albo włożyć sneakersa, to pojedzie dalej. Dobra, git. Zakręcę. No. Teraz będę służył jako twój rejestrator wideo. Ech. To śmiesznie wygląda. No. Jesteśmy już w domu. No, jesteśmy już w domu i już mniej więcej przebraliśmy wszystko, co mieliśmy, co zakupiliśmy, znaczy się. Więc są moje dwie gry na PSX-a, które gdzieś tu się zapodziały. Gdzieś tu się zapodziały, o. Tak, to już widzieliście. Odkładamy. Kupiłem sobie też, mam nadzieję, że to się tak otwiera, czy odwrotnie. Tak. Otwórz tak, żeby... No właśnie chcę. Żeby ci wszystkie wyleciały. Ej, no wylecą teraz. Pudło z kasetami. I ciekawostka, negocjowałem cenę kaset i w tym momencie Adrian się wtrącił w rozmowę i wynegocjował mi to oto pudło na kasety. Jej, to mieści dziękuj chyba, mi. Chyba 20 sztuk to mieści. W każdym razie tytuły są mocno średnie i są przegrywane, ale są. Ej, Eminem? Nie. Dobra, Eminem. Ej, dobra, na razie to tak zamkniemy, żeby... Ej, poukładaj to jakoś ładnie! Ale to jest... Ech... To długo zajmuje.
Ej, dobra, śwignij na razie na bok. Ej, ja mam niezręczne ręce. Okej. Okay. Kupiliśmy też walkie-talkie, które w zasadzie to okazało w sumie się CB-radiem. O, pokażę je może. O, wygląda tak. W środku było 9 baterii AA. Znaczy akumulatorków było. Były, ale wylane. Były, ale wylane, więc je wywaliliśmy. I teraz nie będziemy... Nie wiemy, czy to jest sprawne, bo nie mamy tylu baterii. Hej. Będziemy kombinować, czy to w ogóle odpali. Fajnie by było, żeby tak. Antena jest łamana, ale to jest chyba najmniejszy problem. No, wtyk jaki? TNT? Nie. I nie wiem. L? Nie, co? Było napisane, bo szukaliśmy o tym w necie. Taki wtyk, o, z gwintem i taki w środku. Nie wiem, może ktoś coś wie na ten temat. Wtedy fajnie by było, jakby się odezwał. Dobra, odkładamy. Gdzieś tu. Teraz jest wszystko pobajzlowane. Dwie gry na Xboxa 360. Chyba je pokazywałem. Możliwe. I jedna na Xboxa starego. No. No. Za złotówkę kupiłem Czekaj, bo mi fokusa nie chce złapać. Mój laptop. Cześć. Dla dzieci, który działa nawet, bo włożyliśmy baterię. Ej, czekaj, bo mi się osa rozskrzaniła. Ej, dobra, nie będziemy teraz nie będziemy teraz tego recenzować. Mój laptop. Wygląda to i tak działa. I tu ma myszkę jeszcze, taką pseudo myszkę. Nie popsuj. O, taka myszka na kablu. Ja mi się wyciąga potem. Nie ma klapki na baterię. No ale... Za zyla kupiłeś. Za złotówkę, tak. Tu soundtrack z Gran Turismo na CD to audio. To też wymataczyliśmy. No. Kasety wideo z bajkami, chyba kilka się zgubiło. Jeśli ktoś mi powie, z jakiej bajki jest ta postać, to stawiam piwo. Jej, chyba wirtualne. No, może być i wirtualne, może być niewirtualne. Jak to jest bliska, to może być realne. To realne, no. To wtedy realne. Pocztą nie będę wysyłał. Kupiłem sobie książkę, mikrokomputery. I takiej nigdy całej nie przeczytasz. No, ale zawsze fajnie mieć taką książkę. Ej, dziecko ci się odzywa, uspokój. I tu jest Robertowi z okazji 18 urodzin, ojciec chrzestny. 18 grudnia 88 roku. Czyli ktoś sprzedał książkę, którą kiedyś dostał na 18. No, jej. Pozdrawiamy tą osobę, jeśli jeszcze żyje. Kable, ale w sumie kabli nie kupiliśmy dzisiaj. Kable kiedy indziej myśmy dwa komowe, kupili. Jeden mikro USB i do monitorka. Takie, w razie czego. Mam nadzieję, że ZX cię nie ścignie za piosenkę w tle. Nie, jest po cichu. Kupiłem sobie gierkę na baterię, która o dziwo działa i nawet miała baterię w sobie. Jo. Nawet nie sprawdziłem tego na tym. No ale działa. Będę 5 zł za to dałem. Ej, 5 zł za to dałem. Kupiłem też dwóch kaset magnetofonowych. O, oraz Siemensa C25. Zazyla. Zazyla, bo lubię ten telefon. I może kiedyś go odpalę. Patrz, ole, jak ona lubi kasety. No. Gdzie są kasety? Gdzie są kasety? O, tu jest. Nie, tu jest aparat. Tu jest jeszcze jedna kaseta wideo z bajkami. Teraz Adrian będzie musiał dla córki odpalić VHS-a. Może kiedyś. Coś jeszcze tu jest. Ale teraz już się VHS-ów nie używa. Tu jest. Teraz Blu-raye. Tu jest. Ej, to nie jest moje. Ej, no to jest moje. Ej, co ty kupiłeś? Kupiłeś gacie. No to są gacie dla mnie. Ej, przymierz. One są nowe, no nie będę teraz przymierzał gaci. Z obrazkiem jakiegoś faceta. No bo jestem facetem, więc noszę męskie. No. Ej, przymierz je i zobaczmy, jak wyglądasz. Co ty? No ja wiem, że będą mi dobre na pewno. Kupiłem jeszcze prezent dla Adriana. Od razu o nim pomyślałem, jak to zobaczyłem. I kupiłem mu taki podstawek pod kubek, kufel lub cokolwiek innego. Jej, dziękuję, Rese. Proszę. Będę korzystał z tego. Ola, nie gryziemy kaset. No, to są fuchy, stare dziady je dotykały. No, i kupiłem jeszcze książkę o radiu w samochodzie. Nie wiem w sumie, o czym ona jest, ale była za 3 zł, więc... I to jest o rozłożeniu głośników. Ola. Ej, jest maluch nawet. Gdzieś był. Dobra, mniejsza. Więc kupiliśmy takie, a nie inne. Róbcie może... Ale nie powiedzieliście, gdzie byliście? Byliśmy na starej rzeźni, mówiliśmy. No. Tak? No.
i może jeszcze kiedyś się tam wybierzemy. Może na pewno. Może coś tam jeszcze ciekawego znajdziemy. Może następnym razem Adrian będzie szukał czegoś ciekawego dla siebie. Kupiłem sobie gacie. W następnym odcinku recenzja tego zakupu. Nie, no co ty. Nie były utierane. No pewnie, że nie. Przy używanych gacie bym sobie nie kupił, co wam. Aczkolwiek nie ma pewności, czy nikt ich na dupie nie miał. Może czyjś siurok się tam już machał między nimi. Powąchaj. Dobra. Dobra. To na razie.